Witamy przy następnym bossku, będzie to żelazny golem, a wezwaliśmy jeszcze upiora żelaznego Tarkusa do pomocy. I jak widzicie, zmieniłem sobie na lżejszą tarczę, żeby móc nosić pierścień, który jakby zmniejsza. Ten pierścień należy do króla, zwiększa odporność na obrażenia fizyczne, dokładnie. Przyda się w tej walce. Dobra, przechodź Jazgot. No, ja nadal sobie nie ulepszyłem zbroi! Ani broni. Jeszcze kawałek. Tarkus. Tu będzie bardzo ciężka bitwa, ponieważ jest tu mało bardzo miejsca. Jak sama postać golema sprawia tyle problemów. Tarkus obrywa. Zniemiło się... Nie? Trafiłem go. Złapał Tarkus. Nie możemy go bić podczas animacji. Głupota. Bicie nie sprawia tyle problemów. Ja teraz użyję magii, która jest bardzo dobra na niego. Nie ma co oszczędzać. Zachwiał się, bijemy go. Jak najmocniej, jak najmocniej. Żeby się przywrócił jeszcze. Tak, Jazgot walnął ogniem smoczym, a ja oczywiście junk to zbyt na bozen. I on już od razu oczywiście po jajkach dostał i co to, no, no i po co, no. I rzeczywiście zginął. Boss obszar został pokonany, wracasz z nowym człowieczeństwem. Oczywiście teraz ja wezwę Jazgota. Oczywiście. Jaki komentator? Gdzie ty jesteś? A trzeba poczekać, to może ja wezwę Tarkusa. Nie. Najpierw ciebie. Nie komplikuję. Komentator. O, nie masz tego. Smoczego łba już u mnie. Mam. Twoje śmiertelne oczy. Widzę upiora, on słyszy, przychodzi do mojego świata. Prawda, przychodzi do mojego świata, prawda. I teraz wezwę Tarkusa, prawda? Żelaznego. Znam jego brata, Tarkusa. Drewnianego, prawda? Ale prawda, połamał się. Przepraszam, zwariowałem. Samok! Chodź Tarkus, prawda? Chodź, znam z jego ojca. Prawda, jadeitowego, prawda Tarkusa. Prawda. A jego matka? Jego matka, prawda, szklana matka. Ojej. Szklana matka Tarkusa się nazywała, prawda. Pełne imię, nazwisko. Dobra, Tarkus, chodź. Tata Mariusza. Okej. Jeszcze się spotkamy. To ty nie wiesz, że mnie chodzi tylko od tego golema? Już się nie poznamy nigdy. Spotkamy. Oraj! 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 Ale! Też prawie spadłem. Jem go. Nie, tu jajka dostał. Dobra, wow, to było naprawdę proste. Tarkus, możesz odejść. Idź powiedz ojcu, czego dokonałeś. Dobra, to był golem. W sumie nietrudny. Jednak. Dobra, to ja się przenoszę. Zobaczymy jeszcze intro przejścia do Anorlonda i skończę nagrywanie. Słysz, to za potworne stworzenie. Mnie porwał na ci. Aj! W sumie nie rozumiem za bardzo tego, bo w Anorlondo te bestie są, że te potworki są wrogo nastawione, a tutaj go po prostu... Nie wiem co. Przenoszą to tak po prostu. Anorlondo. Klejnot błyszczący w
prawda, po, w środku lasu. Po stronie Pecos meksykańskim. I oto tutaj trafiliśmy do Anorlondo, stolicy, prawda? Anorlondczyków, prawda? Dobra, na razie zakończę nagrywanie, do zobaczenia przy następnym bosku.